Witam Was dzisiaj w takim pogadankowym filmie. Chcieliście, żebym nagrała dla Was film pod tytułem Plany na 2018 rok. Stwierdziłam, że w sumie w tym roku wydarzy się tak wiele i to będą takie przełomowe wydarzenia, więc fajnie, gdybyście o nich wiedzieli. Także ci, którzy nie wiedzą, a którzy się może pewnych rzeczy domyślają, to będzie film rozwiewający wszelkie wątpliwości. Także może zacznijmy od takich prostych rzeczy, moich przemyśleń, jeśli chodzi o rok 2018. Postanowiłam zapisać się na siłownię. Wraz z Pawłem już zaczęliśmy chodzić. Niestety wcześniej nie mogłam się za to zabrać, dlatego że miałam tą operację, korekcję laserową wzroku i miałam pewne ograniczenia, więc nie było sensu iść na siłownię przez pierwszy miesiąc, ponieważ nie mogłam w zasadzie na niej nic robić. Teraz mam pewne ograniczenia względem podnoszenia pewnych ciężarów. Mogę podnosić do 15 kg, natomiast w przyszłości już niedługo myślę, że takich ograniczeń nie będzie wcale. Jak wiecie, ja bardzo długo się wzbraniałam od siłowni i ćwiczyłam w domu, ale to też pewnie będzie dla niektórych nowość. Zamieszkałam z Pawłem, mieszkamy na razie u moich rodziców przez rok do ślubu i niestety warunki są takie, że mieszkamy w moim malutkim pokoiku razem. Ciężko mi się zmobilizować, szczerze mówiąc. Zazwyczaj wieczorami oglądam jakieś seriale albo jemy pizzę, a o żadnych ćwiczeniach nie było mowy. Także stwierdziliśmy, że może fajnie by było się razem napędzać do działania i jeśli razem zaczniemy chodzić, to mogą być z tego naprawdę fajne efekty, a przy okazji spędzimy razem czas i będziemy mieć taką wspólną pasję. Mam nadzieję, że to się przerodzi w pasję. Na razie chodzimy i patrzymy, jak to będzie. Na pewno na razie do naszego ślubu chciałabym, żebyśmy chodzili na siłownię, a później zobaczymy, jak to będzie. Kolejny punkt, który tutaj sobie zerkam, zapisałam, to oczywiście już niedługo zbliża się ten czas, zostanę ciocią. I to jest kolejny mój cel, aby zostać najlepszą ciocią na świecie. Czekamy z niecierpliwością. Jest to ogromne wydarzenie dla całej mojej rodziny, ponieważ moi rodzice zostaną po raz pierwszy dziadkami. Ja zostanę po raz pierwszy prawdziwą ciocią. Także nie możemy się już wszyscy doczekać. Chcemy już przytulić maluszka, zobaczyć. To będzie coś wspaniałego. Oczywiście na pewno się poryczę i ja jestem bardzo emocjonalną osobą, więc na pewno to przeżyję dwa razy bardziej niż przeciętny człowiek. Chociaż jak się domyślam, towarzyszą temu takie emocje, że chyba każdy tak naprawdę uroni gdzieś tam łezkę i będzie to dla niego naprawdę duże przeżycie. Następnym moim planem, który już niedługo będę zaczynać, to pisanie pracy magisterskiej i oczywiście w następstwie jest obrona pracy magisterskiej, która też się zbliża już wielkimi krokami. Teraz kończę pierwszy semestr. Drugi semestr na pewno również w szybkim tempie się zakończy. Chciałabym tak naprawdę szybko się z tą pracą uporać i móc zajmować się również nagrywaniem dla Was filmów, żeby to mi nie przeszkodziło w żaden sposób. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Kolejna kwestia, która też bardzo Was nurtuje z tego, co widziałam. Dużo było na ten temat pytań, chociażby na ostatnim live'ie. Jeśli chodzi o tym, co po studiach. Po studiach oczywiście chciałabym pracować w zawodzie. Jednak bardzo dużo słyszałam głosów niezadowolenia w kwestii pracy po studiach w zawodzie kosmetologa. Nie chcę tak naprawdę nastawiać się negatywnie. Chciałabym sama się przekonać na swojej skórze, jak to będzie. Powiem Wam szczerze, że gdybym sama miała mieć swój salon, to chciałabym, żeby każda osoba zajmowała się odrębną kwestią. Czyli każdy był wyspecjalizowany w swojej dziedzinie, osobna osoba od paznokci, osobna osoba od masażu, osobna osoba, która zajmuje się twarzą i ciałem, czyli pielęgnacją, różnymi zabiegami. I osobna osoba zajmująca się wizażem. Dla mnie to są zupełnie różne działki i uważam, że wymaganie od kosmetologa, żeby robił wszystko tylko dlatego, żeby zatrudniać mniej pracowników i żeby mieć mniejsze opłaty z tym związane, jest po prostu nieludzkie i bardzo się tego boję, że z czymś takim się spotkam. Już kiedyś pamiętam, że Wam opowiadałam o tym i się zapierałam rękami i nogami, że bardzo bym nie chciała robić paznokci.
Nie lubię tego, uważam, że wcale tego dobrze nie robię i są dużo lepsze osoby, które mogłyby się tym zajmować, tym bardziej, że w takim salonie jest co druga klientka przychodzi tak naprawdę na paznokcie i uważam, że trzeba być w tym wykwalifikowanym i trzeba to umieć robić dobrze, a inna osoba może się zajmować zabiegami na twarz, na ciało i nie powinno się wymagać tak naprawdę od kosmetologa, żeby robił wszystko. Jeszcze posprząta, jeszcze będzie na recepcji i jeszcze nie wiadomo co. Więc takie głosy tak naprawdę słyszałam od moich koleżanek po fachu i troszkę jest to przerażające. Ja wiem, z czym to się wiąże, dlatego że osoba, która ma salon, chce zatrudniać jak najmniejszą ilość pracowników, to jest jasne. Natomiast no boję się tego, powiem szczerze. Jeśli chodzi o pracę, też jak wiecie, w kosmetologii głównie pracują kobiety, więc tutaj jest praca jednej płci. W większości czasem się współpracuje z lekarzami czy z fizjoterapeutami, także tutaj jakby płeć jest różnorodna. Jednak w kosmetologii zazwyczaj są to kobiety. I też z tego, co widziałam na praktykach, jak byłam i byłam też przerażona tą kwestią, między kobietami są różne sprzeczki, niedomówienia, atmosfera czasem jest naprawdę fatalna, także tego też się obawiam, chociaż w większości w swoim życiu zawsze trafiałam na super osoby i teraz na uczelni mam świetne koleżanki, życzliwe, serdeczne, fajne, z którymi mam nadzieję, że będę utrzymywać kontakt po studiach i mam nadzieję, że to szczęście mi dopisze i w pracy też poznam fajne osoby, również mi życzliwe. I to tyle o moich planach i o pracy w zawodzie. Powiem Wam, że nie da się przewidzieć, co się w życiu wydarzy. Nie da się przewidzieć, w jakiej branży się będzie pracowało. Bardzo dużo osób znam, które po studiach robią coś zupełnie innego. Ja szczerze, z ręką na sercu, bardzo bym chciała pracować w zawodzie. I też Wam powiem, że gdybym miała wybierać większe zarobki, a gorsze towarzystwo w pracy, atmosfera, to wybrałabym lepsze towarzystwo i mniejsze zarobki. To jest bezkonkurencyjnie od razu moim zdaniem priorytet, żeby jednak te osoby były fajne i żeby się fajnie współpracowało. I też jestem taką osobą, która będzie raczej szukać do skutku, do momentu, w którym będę faktycznie zadowolona ze swojej pracy i nie będzie mnie ona męczyć, ani osoby, które, z którymi przebywam na co dzień. Jednak w pracy się spędza sporo swojego czasu, i nie chciałabym wracać z pracy wymęczona psychicznie jakimiś osobami, a wiem, że takie sytuacje też się zdarzają, więc tyle na ten temat. Kolejne moje postanowienie na 2018 rok, związane z następnym punktem, o którym zaraz Wam powiem, są zabiegi kosmetyczne, które sama sobie wykonuję i chcę zadbać, aby było ich w tym roku więcej. Jak to się mówi, szef bez butów chodzi i tak też czasem bywało ze mną. Ja robiłam wszystkim zabiegi dookoła, a sama nie wykonywałam na sobie nic. Teraz wykonuję serię kwasów i jestem po pierwszym zabiegu, także jeszcze cały styczeń i luty będę je wykonywać, możliwe, że jeszcze zahaczę o marzec. Również w planach mam zabieg kawitacji z sonoforezą i z maską algową, to również chcę robić systematycznie. Takie maseczki standardowe, które znajdziecie w drogeriach, również będę się starać wykonywać systematycznie, bo ta systematyczność właśnie jest kluczem do sukcesu. A dlaczego chcę tak wyjątkowo w tym roku zadbać o moją cerę? Dlatego, że w tym roku biorę ślub, nie mogę się doczekać. I chcę zadbać, aby ta skóra wyglądała fajnie, ponieważ aby makijaż wyglądał dobrze i trzymał się długo i wyglądała ta skóra zdrowo i promiennie. Żaden makijaż nie pomoże, jeśli skóra nie jest przygotowana, nie ma żadnych suchych skórek, jest fajnie ujednolicona i zadbana. Od razu się też wizażyście lepiej pracuje. Także chcę tą skórę doprowadzić może nie do perfekcji, ale żeby gdzieś tam to oscylowało wokół tego słowa. W tym roku chciałabym też postawić na częstsze podróże. Ja tak naprawdę bardzo rzadko podróżuję
I chciałabym, aby minimum te 3 wyjazdy w roku się odbyły, takie większe. Już jeden mamy zaplanowany, zbliża się również, znaczy zbliża się, jeszcze to odległe czasy, ale trzeba powoli planować podróż poślubną. Także też myślę, że w tym roku się będzie działo pod tym względem, także bardzo też się z tego powodu cieszę. I tak jak Wam mówiłam na początku, teraz mieszkamy u moich rodziców i będziemy się po ślubie wyprowadzać, także wyprowadzka też się zbliża wielkimi krokami. Już się nie możemy doczekać, jak będziemy urządzać nasze gniazdko. Coś tam też na pewno Wam pokażemy. Zobaczymy, w jakim stopniu. To też muszę jeszcze przedyskutować z Pawłem. Ale na pewno będzie się działo. Chciałabym również w kwestii nagrywania być systematyczna tak bardzo, jak będzie się tylko dało. Jak wiecie, odkąd nagrywam, czy było więcej wyświetleń, czy mniej, ja zawsze byłam systematyczna. Starałam się dodawać tak minimum jeden film w miesiącu. Oczywiście zdarzały się jakieś większe przerwy, typu przerwa dwutygodniowa, czy nawet możliwe, że maks miesięczna. Spowodowane albo sesją, albo jakąś chorobą, albo jakimiś sytuacjami rodzinnymi, ale nigdy nie było takiej sytuacji, że znikam na pół roku i nagle się pojawiam i stwierdzam, że chcę jednak nagrywać. Jeśli bym przestała nagrywać, to prawdopodobnie już na stałe, natomiast na razie niczego takiego nie planuję. Zobaczymy, jak mi się uda pogodzić życie rodzinne z pracą i jeszcze z nagrywaniem. Podziwiam takie osoby, ponieważ wiem, ile czasu zajmuje nagrywanie i nie wiem, czy można tak naprawdę traktować to hobbystycznie podczas pracowania już na pełny etat. Zobaczymy, jak mi się to uda. Mam nadzieję, że mimo wszystko znajdę czas, aby ten jeden film w tygodniu nagrać, co też nie jest, powiem Wam, łatwe. Chciałabym również swój Instagram cały czas prowadzić, również systematycznie. Też staram się tam nie znikać na bardzo długo. Staram się to wszystko utrzymywać jakoś w ryzach, żebyście o mnie nie zapomnieli i żeby cały czas być z Wami w stałym kontakcie. Ja też Wam powiem, że na potrzeby filmu zapisałam sobie te wszystkie plany na kartce, ale Wam tego nie polecam, dlatego że to jest takie trochę frustrujące, jeśli Wam coś nie wyjdzie z tej listy, jeśli na koniec roku podsumowujecie ten rok poprzedni, to możecie wpaść w taką delikatną depresję, że załóżmy z 10 punktów udało Wam się zdobyć tylko 3. Więc raczej nie zapisujcie takich planów, miejcie je gdzieś tam w głowie. Jak się uda, fajnie, jak się nie uda, trudno. Z moich planów to tyle. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał. Mam nadzieję, że dobijemy w końcu 150 tysięcy. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia w następnym filmie. Psiaki, pa!